Hej, przychodzę dzisiaj do Was z takim tematem, a raczej z takim z opowieścią o człowieku, którego poznałam chyba prawie 3 lata temu. I powiem, że mogę się zacinać, ponieważ to, co chciałabym oddać najważniejszego, to są właśnie te uczucia, które towarzyszyły mi, kiedy przebywałam z tym człowiekiem. Oraz kiedy go wspominam, tak mogę to określić. I jak widzicie po tytule, jest tam imię Roman. I jeśli niektórzy z Was, bo myślę, że nie wszyscy, ale część z Was, pewnie niewielka, oglądała filmik sprzed jakichś 2 lat o mojej pasji do fotografowania, to tam właśnie po raz pierwszy pojawiło się imię Roman. I powiem Wam tak. Jak to się stało, że poznałam Romana, czyli mężczyznę w wieku 50 kilku lat, który nazwałabym, wywarł na mnie takie wrażenie, tak mnie zafascynował, że właśnie dzisiaj postanowiłam nagrać o nim filmik. Przede wszystkim powiem Wam, że obiecałam sobie, że YouTube i te filmiki będą takiego jakby swoistego rodzaju pamiętnikiem, w którym będę opisywać ważne osoby w moim życiu, pewnie nie wszystkie zdążę, ale bardzo bym chciała, oraz ważne zdarzenia, ważne sytuacje, żebyście przez to mogli mnie bardziej poznać. Oczywiście ci, którzy bardzo chcą. I w międzyczasie tych ostatnich lat dotarło do mnie, że są ludzie tacy zwyczajni, jak ja, jak ty, który mnie oglądasz po drugiej stronie, którzy są nadzwyczajni. Tak o sobie też mówię i o tobie też. To znaczy osoby, które żyją zwykłym życiem w domach, wychowują dzieci, mają psy, koty. Wydawać by się mogło, że nic nie tworzymy dla dobra ludzkości. Zajmujemy się tylko sobą, domem i garstką osób, które są wkoło nas. Może to być mąż, właśnie mówię, dzieci, dziadki, bracia cioteczni, teściowie i tak dalej. I uważam, że to takie osoby są bardzo, bardzo pomijane w tak zwanej historii świata, a przecież każdy z nich jest po to, aby dołożyć cegiełkę do czegoś ważniejszego, czyli do całej ludzkości. Być może dla niektórych takie osoby nie są niczym ciekawym, jeśli nie zdobędą jakiegoś Mount Everestu, na przykład jak Martyna Wojciechowska. Nie będzie im imponować to, że z miłością gotują obiady, czy na przykład pomagają od serca przyjaciołom i zawsze można na nich liczyć. Mówię, takich osób jest miliony, bo nie każdy urodził się do roli wielkiego aktora na miarę Oscara albo do pisania książek jak Beata Pawlikowska, które są sprzedawane w setkach tysięcy egzemplarzy. Ale i tak powiem Wam, że kiedyś tak się zastanawiałam nad tym, nawet do mojej mamy mówiłam, że patrząc na swoją rodzinę, która mi bardzo, bardzo dużo gdzieś tam wewnętrznie dała, na przykład moich dziadków, a przecież nikt o nich książki nie napisze. No chyba, że ja się za to wezmę, jak to moja mama mówiła. Zatem uznałam, że ja będę być może tą, która wspomni o takich osobach, ponieważ będą one symbolem osób, którymi Wy jesteście i których macie wkoło siebie. Całe życie w jakiś sposób próbujemy dojść do ładu z sobą, osiągnąć jakieś cele, zamarzy nam się coś. Przy tym oczywiście czas swój poświęcamy dla dzieci na przykład w domu, dla rodziców, którymi się opiekujemy. Jest to i piękne, ale i z drugiej strony bardzo wymagające zajęcie, które nas kształtuje, ale za to nikt orderów nam nie przyzna, ani Wam. Mówię, takich osób jest bardzo dużo i jedną z nich jest właśnie Roman. Historia z Romanem zaczęła się w momencie, kiedy zafascynowałam się lub też nazwałabym to powróciłam do pasji fotografowania. Było to mniej więcej właśnie jakieś 3 lata temu, kiedy
W moim mieście przeglądałam ogłoszenia i biuletyny informacyjne z tym, czy nie ma jakichś kursów fotograficznych, na które mogłabym pójść. No i przez kilka tygodni było nic, ale stwierdziłam, że w czasie, kiedy będzie miało to być dla mnie, to po prostu się pojawi. I jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki minęło kilka dni i okazało się, że są bodajże jednodniowe tylko, czy dwudniowe warsztaty fotograficzne z niejakim Michałem, fotografem, który będzie pokazywał, jak byście chcieli być na przykład fotografami, dziennikarzami, czyli to po prostu fotografika dziennikarska, o tak to nazwę, żeby się nie zaplątać. I pomyślałam, że lepszy ryc niż nic i oczywiście, że sobie pójdę. Nie było wymagane, aby mieć jakikolwiek sprzęt fotograficzny, może być tylko zwykły telefon. Pomyślałam, że prawdopodobnie będę najstarszą w grupie, bo wszyscy przyjdą młodzi i że jedyna pewnie będę, która będzie robić zdjęcia z telefonem. Powiem Wam, że mój telefon to był, nie jak to powiedzieć, porażka. Jeśli chodzi o rodzaj zdjęć, o takie rzeczy, to po prostu tam nic nie dało się z tym zrobić. Ale uznałam, że trzeba chwytać wiatr w żagle i po prostu zapisałam się i poszłam. I tak jak sądziłam, na kilkanaście osób wydawało mi się, że jestem, słuchajcie, najstarszą, dopóki nie pojawił się właśnie Roman. Wysoki, szpakowato-siwy mężczyzna w skórzanej ramonesce, takiej przetartej, ciemnobrązowej, z wielkim aparatem, lustrzanką i w wieku około 50 kilku lat. Mówię, każdy z nas zajął miejsce tam, gdzie chciał, bo nie byliśmy na początku tych zajęć zintegrowani i w międzyczasie, żeby rozładować nieco, wiecie, tą atmosferę, bo każdy przyglądał się sobie z daleka, dwoje prowadzących, tam była jeszcze dziewczyna oprócz tego Michała, zaproponowali, że zamówimy pizzę, będzie kawa, wiecie, herbata, żebyśmy troszkę ze sobą porozmawiali. Oczywiście ja byłam tak nieśmiała, że siedziałam na samym końcu, ale ponieważ bardzo mnie zaciekawił wykład na temat właśnie rodzaju robienia zdjęć, oświetlenia, co jest ważne, w ogóle ten Michał opowiadał z taką pasją, że ja po prostu miałam wrażenie, że to jestem ja, wiecie, tam stoi, to jestem ja i to są praktycznie moje słowa. Co on takiego dostrzegł w robieniu zdjęć, że tym się zajął, wiecie, i zarobkowo, i no i można by powiedzieć właśnie z miłością. I w międzyczasie tej przerwy postanowiłam się odważyć i kiedy inni też sobie tam jedli, ja darowałam sobie jedzenie, po prostu wzięłam kubek kawy i podeszłam bliżej tego Michała, żeby zadać mu kilka pytań. Nieśmiało, czyli mniej więcej głos miałam taki jak teraz, ponieważ wiecie, jak te guziczki tam swoje gdzieś... No bardzo się wstydziłam. Nie wiem, czy swojej niewiedzy, czy swoich pomysłów. Ponieważ ja miałam oczywiście już wizję robienia zdjęć i chciałam się dowiedzieć czegoś więcej, czy to jest możliwe, czy to wiecie w taki sposób. I zaczęłam te pytania jak z katapulty zadawać. Michał mi odpowiadał, w międzyczasie właśnie powoli przysuwał się w naszym kierunku Roman i muszę Wam powiedzieć, że to było niesamowite, ale ja byłam zawstydzona jego spojrzeniem. Ponieważ, znaczy zawstydzona i było mi bardzo miło, tak to mogę nazwać. Nie da się, jeśli ktoś miał do czynienia z osobą w taki sposób patrzącą na niego, to jest to coś po prostu miłego. I nie chcę powiedzieć to, że ktoś mnie bajerował czy podrywał spojrzeniem. To było kilka lat temu, byłam szczuplejsza, wiecie, jak dziecko wyglądająca też w ramonesce, z bandamką we włosach, w koszulce, w boyfriendach, więc to nie było to. To było po prostu takie zainteresowanie człowieka, który dostrzegł we mnie naprawdę coś niesamowitego i on po prostu przysłuchiwał się temu mojemu monologowi, tym pytaniom z takim uśmiechem, z takim błyskiem w oczach, że ja Wam życzę takiego spojrzenia, jeśli piszecie wiersze albo śpiewacie i żeby ktoś Wam taki stanął na drodze i w ten sposób patrzył, bo to w jakiś sposób dodaje skrzydeł. Więc on się tam nieśmiało oczywiście też włączał w tą rozmowę, a potem było po przerwie, potem były zajęcia, potem zaczęliśmy trochę zajęcia w plenerze. I tak jakoś się stało, że fotografując całą grupą na zewnątrz stado gołębi, które było,
Roman przybliżył się do mnie i powiedział, że jest fotografem, który od kilku lat też robi zdjęcia właśnie na ślubach, na chrzcinach, ale też dla siebie z różnych podróży i wypraw. I ponieważ dostrzegł we mnie wielką fascynację fotografiką, a to się rzadko zdarza, że gdybym potrzebowała jakiejkolwiek pomocy, nie potrafiła robić zdjęć albo w doborze sprzętu, albo cokolwiek innego, to tutaj są jego namiary. Podał mi wizytówkę, numer telefonu i mail. Ja powiem Wam, mnie opadła kopara, o tak, mnie opadła szczęka i byłam, nadal byłam w tym stanie zawstydzenia. Bo ktoś, kto ma już doświadczenie, zobaczył we mnie coś ciekawego i jeszcze powiem Wam, że to mi wprost powiedział. No i po prostu dalsza część upłynęła niesamowicie, ponieważ ja z tym telefonem dostaliśmy takie zadanie, żeby pojechać wszyscy razem na festyn, czy tam jakieś co się odbywało u nas w mieście i fotografować. Więc ja w ulewie, przemoczona, z niesamowitą dawką energii fotografowałam po prostu wszystko, co tam widziałam i czułam się jak prawdziwy fotograf w akcji, jakbym zamiast telefonu miała już prawdziwą lustrzankę. Nie umiem tego wytłumaczyć, ale to było niesamowite. Przyjechałam do domu i oczywiście byłam uniesiona tym po prostu tym wszystkim. Wiedziałam, że fotografowanie jest to już coś, co bardzo mnie pociąga i chciałabym to rozwijać. I zaczęliśmy z moim mężem szukać dobrych aparatów za oczywiście jakąś tam, słuchajcie, no, cenę niezwalającą z nóg, no i taką dla kogoś początkującego, ponieważ wiecie, że na rynku jest dostępny tego tryliard, to nie mogliśmy się zdecydować i nieśmiało napisałam maila właśnie do Romana, jeśli by chciał nam pomóc, ponieważ mamy kilka typów i podlinkowałam mu, i który byłby najbardziej korzystny dla mnie, takiej właśnie młodej kobiety. Na co Roman odpisał, że cóż, będziemy pisać lepiej, jak spotkamy się na kawie wszyscy i on wszystko wytłumaczy, opisze dlaczego taki, będę sobie mogła wtedy wybrać. I pojechaliśmy z mężem po kilku dniach na kawę, świeciło słoneczko, było pięknie i Roman nadal po prostu był jak Roman. To jest typ człowieka, nazywam to bratnimi duszami zagubionymi gdzieś we wszechświecie, które odnajdują się na chwilę, aby pokazać sobie, nie wiem, okazać sobie wsparcie, zrozumienie. I Roman przyniósł ze sobą właśnie dwa aparaty fotograficzne, dwie lustrzanki. Teorię zaczął objaśniać mojemu mężowi, ponieważ ja oczywiście nazywam siebie CKM, czyli ciężko kapująca mózgownica, nic nie mogłam pojąć, więc tylko siedziałam i się uśmiechałam. Można by rzec, że taka jak z kawałów blondynka, ale to po prostu spotkanie było takie przyjemne, że stwierdziłam, niech oni sobie rozmawiają. Ale kiedy zaczęliśmy rozmawiać w ogóle o zdjęciach, ja zaczęłam dalej, wiecie, kontynuować swoje rzeczy. Roman znów podpierał się, pijąc tą kawę i znowu miał coś takiego w tym spojrzeniu, jak wiecie co, tak czasami, jak się ogląda filmy, tak czasami patrzy się na przykład, może to dziwnie brzmi, ale jeśli na przykład ktoś gra i zaczyna mu coraz lepiej iść, to tak patrzy na niego jego nauczyciel, czyli że to jest coś. Tak patrzy czasami rodzic na dziecko, kiedy widzi, że zaczyna sobie dobrze radzić. Więc w tym spojrzeniu było wszystko i to mnie ośmielało, aby jeszcze więcej mówić i mówić i mówić, ale również nie tylko na tematy fotograficzne, ale prywatne. Także powiem Wam, to spotkanie było czymś pięknym. I pod koniec, to ja mówiłam właśnie w tamtym filmiku sprzed 2 lat, ale pod koniec stało się coś niesamowitego, ponieważ my już żegnając się, po prostu, słuchajcie, Roman podsunął jedną swoją lustrzankę, mówi, że ona ma tam chyba 5 czy około 5 lat i to jest taka, na której już rzadziej pracuje, zabiera sobie ostatnią taką, którą kupił rok wcześniej, więc żebym wzięła sobie ten aparat, żebym na nim zaczęła ćwiczyć zdjęcia, żebym miała, jak to się mówi, siłę ciężkości porównała w rękach, ponieważ nie ma co potem kupować aparatu, który się u mnie nie sprawdzi, bo tylko ja będę wiedzieć, co chcę fotografować, do czego mi dokładnie jest potrzebny i czy czuję, wiecie, czy czuję to robienie, bo to są jednak duże pieniądze i ja
Powiem wam, że byłam przeszczęśliwa. Tego się nie da opisać. Słuchajcie, widzicie kogoś po raz drugi, kto jest uprzejmy, serdeczny, niesamowity, jeśli chodzi o takie coś, co czym nie wiem, jak to powiedzieć, promieniował, tak? I on po prostu, obcym ludziom, bo myśmy byli obcy, obca dziewczyna, i on podsuwa swój sprzęt pewnie za jakieś 5000 złotych. I on mówi, weź na ile ci będzie potrzeba, żebyś tylko sobie na nim ćwiczyła, a oddasz, kiedy będziesz uważać, kiedy już dobierzesz ten swój. To było, że drugi raz opadła mi po prostu szczęka. I wiecie, jeszcze powiem wam, że rano słyszałam piosenkę, to też jest takie troszkę połączone. Rano słyszałam piosenkę, w której śpiewał Antek Smykiewicz i mniej więcej teledysk był taki, tak pokazujący, że ktoś podarowuje swojej dziewczynie różne prezenty, sukienki, wycieczki, perfumy i tak dalej, a ona co jakiś czas jest fochnięta, to jest nie to, odrzuca, i ja się zaczęłam śmiać, że to jest o mnie, ponieważ ja czasami tak jestem, dostanę coś, a potem już za kilka dni czy nastrój, potem to, wiecie. I wzniosłam oczy ku niebu, mówiąc, o aniele, to dzisiaj może jakiś prezent, tak? Taki prezent, który zajmie mnie na dłużej. Więc po kilku godzinach, kiedy ktoś mi pożycza swój sprzęt, wiecie, którego ja nigdy nie miałam w rękach, to po prostu łączę te dwa fakty i myślę, naprawdę to się dzieje. Naprawdę świat wspiera dobre, pozytywne nastawienie do wszystkiego i oto po prostu stało się. I słuchajcie, oczywiście ja tym sprzętem zaczęłam fotografować, więc potem się okazało, że rzeczywiście taki drogi rodzaj sprzętu nie jest mi potrzebny, nie ta wielkość, jeszcze nie z tą lufą, ponieważ na początku uznałam, że poradzę sobie z mniejszym, najwyżej będę dokupywać, wiecie, obiektywy. Po kilku tygodniach w ramach podziękowania znów umówiliśmy się z Romanem, tym razem zaprosił nas do siebie do domu. Ja zrobiłam ciasto, słuchajcie, ciasto czekoladowe z fasoli. Tak się chwalę, ponieważ oczywiście było bardzo dobre, jeśli ktoś robi takie ciasta, to wie. Słuchajcie, wizyta u Romana przebiegała jak jakbyśmy odwiedzili swojego najlepszego przyjaciela po wielu latach. Przyjaciela, z którym nic się nie zmieniło, nic w relacjach nie poszło, wiecie, nie poszło w zapomnienie. Roman był tak serdeczny, tak niesamowity, tak pokazywał zdjęcia, tak pokazywał, wiecie, programy do obróbki tych zdjęć, na co zwracać uwagę, ale opowiedział też o sobie nieco. Ja byłam zafascynowana jego niewielkim mieszkaniem, wiecie, tam wszystko po prostu było tak urządzone, jak jeszcze w życiu nie wiedziałam. Ja po prostu powiem wam, że byłam jednym wielkim, jak to się nazywa, ujaraniem, tak? Czyli biegającym dzieckiem, że jest z kimś, kto go wspiera. I on nawet, pamiętam, że mówił do mojego męża, że widzi właśnie ten u mnie ten talent i dobrze, że się za to wzięłam. I ponieważ on miał, tak mówię, tak tłumaczę, coś takiego w sobie, że przyglądał się w taki sposób mi, tak na mnie patrzył, że ja w pewnym momencie nie wytrzymałam i wyrzuciłam z siebie jak z katapulty, pamiętajcie, to było trzecie spotkanie, wyrzuciłam z siebie jak z katapulty zdanie, Roman, ja teraz przeżywam coś takiego, wiesz, tego nie da się opisać, ludzie nazywają to przebudzeniem duszy, ale wiesz, takie po prostu mam różne dziwne sny i wiesz, różne dziwne rzeczy się dzieją i nawet ty byłeś w tych dziwnych rzeczach i wiesz, i wiem, że mam swojego anioła, opiekuna, rozumiesz, wiesz, i po prostu nie wiem, jak się zachowywać, bo mi się wszystko miesza i taka jestem chaotyczna, a on się po prostu uśmiechnął, spojrzał dokładnie, słuchajcie, tak samo jak te pierwsze razy i powiedział, że on wierzy w takie rzeczy, ponieważ on też doświadczył wiele razy opieki anielskiej w najgorszych u siebie sytuacjach i on po prostu, on wie, że tak jest. I słuchajcie, gdybyście widzieli Romana, nie mogę pokazać jego zdjęcia, ponieważ jeśli ktoś mnie ogląda z mojego miasta, to wiecie, to jest upublicznianie czyjegoś wizerunku. I to jest jednak jakaś historia, ale to jest takie coś, czego się po prostu nie zapomina. To jest, jeśli macie w sobie coś, niesiecie w sobie w środku takiego, wiecie, innego, a potem to się jeszcze rozbudowuje i wibruje i dochodzą większe rzeczy, przemyślenia, doświadczenia, to tylko napotkanie człowieka o podobnych, nie wiem jak to powiedzieć, w
środku wibracji energetycznej, duchowej, tak, ale i doświadczeniach, spowoduje, że nie musicie do siebie opowiadać historii życia, nie musicie dużo o czymś mówić, wystarczy kilka zdań i już rozumiecie się w lot. Ja takie coś miałam za lat młodości, a później, tak jak mówię, było długo, długo nic. Więc dla mnie pojawienie się Romana w moim życiu to było jak, to bym powiedziała naprawdę, jakby anioł zstąpił i powiedział mi: są tacy ludzie jak ty i kiedyś po prostu będziesz ich spotykać. Dzisiaj jestem ja. Na pewno jesteście ciekawi, czy po tych trzech spotkaniach było jeszcze kolejne. Tak, było po kilku miesiącach. Umówiliśmy się razem wtedy też jeszcze z dwójką przyjaciół na plener w takim pięknym miejscu. Trzeba było dojechać tam 40 kilka minut. I to była, pamiętam chyba styczeń lub luty, ale pogoda była iście wiosenna, było bardzo ciepło. I chociaż nas była czwórka, to Roman zaproponował, że nie będziemy jechać na dwa samochody, tylko żebyśmy pojechali wszyscy jego jednym, że się zmieścimy, bo jest, wiecie, większy. I co było dalej niesamowitego? Jechała ze mną jeszcze moja Madzia, czyli moja bliska koleżanka z mojego miasta, oczywiście mój mąż i Szymek, czyli też nasz bliski kolega. I teraz tak, myśmy były początkujące fotografki, nie wiedziałyśmy dokładnie, jak, co wiecie, mamy, jak fotografować. Roman był tym naszym takim, nie wiem jak to powiedzieć, mistrzem, który dzielił się wszystkim, co widzi ciekawe. To dla mnie też coś niesamowitego, wiecie, coś fantastycznego, że ktoś swoją wiedzą i swoim polotem do czegoś, takim tym bogactwem, dzieli się w taki sposób, że nie czujesz, że on jest od ciebie lepszy, tylko w taki delikatny jakby sposób nakierowuje cię. Pamiętam, jak szedł, a my za nim jak takie, nazwałabym, dwie gąski, balbinki, biegłyśmy, żeby zobaczyć, co on fotografuje. On nas wołał, stawał na chwilę i pytał się, czy widzimy to coś przed sobą. Mówimy, że tak, tam jest mgła i piękne promienie słoneczne. I wtedy mówił, to jest warte fotografowania, ale bardzo trudno to uchwycić, trzeba wielu prób. I podchodziliśmy bliżej, on później pokazywał, jak to wygląda, pokazywał czasami z jakiego kąta. Wiecie, to było tak wszystko w trakcie rozmów, śmichów, chichów, jak to się mówi, obserwowania przyrody, że i potem, słuchajcie, cała ta wyprawa była dla nas, tego się nie da opisać, słuchajcie, to jest właśnie spotkanie się ludzi, których łączy podobna pasja, zamiłowanie do czegoś, to było wśród przyrody. Potem znów kawa i ciastko, i na której on opowiadał o swoich, wiecie, wyprawach za granicę, do Kazachstanu, do Włoch, jak tam robił zdjęcia i cały czas. I to jest, dla mnie to jest, wiecie, ja jestem gaduła, czasami, jak już się rozgadam, zresztą widzicie po długości filmików, ale jeśli trafi się ktoś, kto równie ciekawie opowiada i ma coś fajnego do przekazania, to ja wyglądam jak dziecko, które dostało tego lizaka, o którym marzyło, tego, wiecie, za tą szybą. Ja siedzę taki i tylko chcę siedzieć i słuchać i chłonąć i to jest nauka poprzez po prostu samo słuchanie. Nikt mi nie wykłada, wiecie, na kartce to i to, przeczytaj te książki, tylko mówi w taki sposób, że od razu się to łapie. I pamiętam, że po kilkunastu tygodniach podsyłałam Romanowi swoje zdjęcia i on powiedział, że niektóre są naprawdę dobre i żebym nigdy nie zaprzestała fotografować w taki sposób, jaki to robię, żebym się nie przejmowała tym, co inni mówią, bo ja już mam swój własny styl, czyli styl fotografowania taki nieco inny od reszty, czyli coś przekazuje, nie tylko zdjęcie, ale przekazuje, dodaje jeszcze coś od siebie. Wiecie, mam gęsią skórkę, kiedy to mówię, bo ja cały czas mam Romana przed oczami i od tamtej pory nie widzieliśmy się. Kilka miesięcy później Romanowi odeszła mama, więc trzeba uszanować, że ktoś potrzebuje ciszy i spokoju. Później nadeszła pandemia. Ze względu na jego zdrowie nie spotykaliśmy się, ponieważ ten wirus, wiecie, mógłby być dla niego bardzo niebezpieczny. Potem odszedł mu syn. To już dowiedziałam się
wiecie, z tych, jak to się mówi, profili społecznościowych, syn odszedł mu właśnie na tego koronawirusa. Więc teraz Roman jest, nazwałabym to, dochodzi do siebie, myślę, że mam nadzieję, że dojdzie do siebie i że kiedyś ten plener, który obiecywaliśmy sobie wszyscy wspólnie, że jeszcze się spotkamy na kawie, dojdzie do skutku, że ta pandemia po prostu minie, że będzie nam dane spojrzeć na siebie i odnaleźć znowu w swoich oczach tą radość z przebywania, ponieważ mówię, każdy z nas ma w swoim otoczeniu osoby bliskie, przyjaciół, rodziców, męża, żonę, którzy są i którzy wspierają w trudnych czasach, w gorszych momentach, radują się razem z nami. Ale czasami na naszej drodze spotykamy osoby, z którymi, mówię, nie musimy dużo mówić. Wystarczy wymiana kilku zdań i już my siebie rozumiemy. Ja to właśnie nazywam porozumieniem dusz, czyli coś takiego, czego nie da się ująć, nie da się określić, nie da się nazwać. Ja nawet tutaj przez te 20 kilka minut nie jestem w stanie Wam opisać tego, jak wyglądało moje wnętrze za każdym razem, kiedy żeśmy się spotykali, że tak powiem, mogłam w oczach drugiego człowieka odczytać zachwyt nad moją osobą, chociaż to były początki mojego fotografowania, nic o mnie nie wiedział, a jednak dostrzegł, że to jest to coś. I to powiem Wam na drodze, jeśli zaczynacie przygodę, w cudzysłowie przygodę z jakąkolwiek pasją i spotkanie na samym początku człowieka, który dostrzeże w Was coś i to Wam przekaże i powie Wam, nazwie to ładnie, powoduje, że potem, kiedy Wam nie idzie i kiedy macie kryzysy, przypominacie sobie to spojrzenie, ten zachwyt i już wiecie, że warto. Nie wiem, czy będę gotowa pokazać, przesłać ten filmik Romanowi, bo chciałabym bardzo wszystko mu to powiedzieć sama osobiście, chociaż myślę, że on to wie, ponieważ nieraz oczywiście go komplementowałam, kiedy żeśmy się widzieli. Jeszcze się nad tym zastanowię. Ale chciałabym tylko w podsumowaniu powiedzieć, że pamiętajcie, że każdy z Was w odpowiednim momencie spotka takie osoby, które będą jego drogowskazem. Ja już mówiłam o tym nieraz. Jedno spotkanie czasami może odmienić wiele. Odmienić w nas, dodać radości, dodać powera, dodać czegoś pozytywnego. Nie odkładajcie na później, jeśli macie kogoś takiego wkoło siebie, bo naprawdę życie potrafi być czasem trudne, chociaż w całkowitym podsumowaniu jest bardzo pięknym doświadczeniem. A takie osoby, które stoją na mapie naszego życia co jakiś czas, powodują, że wierzymy i ufamy, że nie jesteśmy tylko takimi samotnymi rozbitkami w swoich przemyśleniach, w swoich odczuciach, tylko że jest nas więcej. Może nie tak dużo, jakbyśmy chcieli, może na naszej ulicy, w naszym mieście nie są tak rozsiani, ale są, czekają i w odpowiednim momencie pojawią się w naszym życiu, aby znowu dodać nam wiele słońca i wiele barw, wnieść wiele kolorów. O! Także na dzisiaj kończę. Mam nadzieję, że jak zawsze, że Wam się podobało. Trzymajcie się i do następnego razu. Pa, pa!